Witam was ponownie, ludziska. Znów po nieprzespanej nocy, znów bardzo zmęczony, czyli idealny dzień na nagrywanie odcinków, czyż nie? Z tego co pamiętam, ostatnim razem, kiedy graliśmy, kiedy raczej skończyliśmy nagrywać, to ja postanowiłem, że zrobię tutaj te misje poboczne, aby wyczyścić mapę. No i widzę, że pojawiło się to. Nie chce mi się nawet już tego robić. Ale postanowiłem wtedy także, że zrobię te czerwone misje. I zacząłem je robić. Zrobiłem chyba 3 albo 4 nawet. Po czym się poddałem, bo one się pojawiają w nieskończoność. Jak widzicie, znowu są 3. Także tu nie ma większego sensu. Znudziło mi się. Ale wydarzyło się coś ciekawego w trakcie robienia tychże właśnie czerwonych misji, zabijając kapitanów. Bo kiedy atakowałem jednego z kapitanów, walczyłem z nim, pojawił się nagle ten ostatni, najpotężniejszy wódz na 18 poziomie. Czego się nie spodziewałem, nagle znikąd się pojawił i się wtrącił do walki. I to jest zabawne, bo ja nie wiedziałem, że to on, nie wiedziałem, że to wódz. Ja po prostu go traktowałem jak takie popychadło, wiecie, na boku, żeby mi nie przeszkadzał. Co do czego zabiłem go bez żadnych problemów, tak samo jak i tamtego kapitana. I dowiedziałem się, że to jest wódz dopiero po fakcie, kiedy właśnie włączył się ten widok i pokazali, że on ginie tam na górze. Tutaj był, widzicie? Na 19 poziomie, elitarny wódz. I jak widzicie, można tutaj też zaobserwować to, o czym mówiłem. Tutaj leżą ciała, czyli oni mogą powrócić. A tutaj znowu są takie czaszki nabite. Tak jak tutaj na dole widać wyraźnie. Ci już nie powrócą. Też mnie zastanawia, co oznacza to tutaj, że jest puste miejsce, nie ma ciała. Czy oni też nie powrócą? Nie wiem. W każdym razie ja nie będę już się bawił tutaj w mordowanie tych kapitanów, bo to nie ma sensu. Po prostu idziemy do misji. Ale właśnie. Też robiąc te poboczne misje i mordując wodzów, zdobyłem miliany i kupiłem, jak widzicie, 5 slot na runę na naszym mieczu. Także mamy 5. No i widzicie te runy, które mam tutaj po prawej jest napisane, która co robi. Jak was interesuje, to sobie zapauzujcie i przeczytajcie. Tutaj nie kupiłem i tutaj chyba też kupiłem, jak widać na sztylecie. No i tutaj też moje runy. Możesz sobie poczytać. Zapauzujcie i czytajcie, jak was interesuje. Ale to mnie interesuje. Ulepszenia. To wygląda bardzo interesująco. Z 8 zmniejszy na 5 i wtedy możemy robić egzekucję. To jest raczej, myślę, must have w tym momencie. To też jest fajne. Tak naprawdę te dwa skille razem bardzo dobrze współdziałają. No to na razie nie. To widzę jest przydatne do niszczenia tarcz przeciwnikom. Może to byłoby niegłupie to kupić, co? To też jest ciekawe. I to bardzo. Tylko czy to zużywa mi serię ciosów? Nie wiem. Na razie weźmy to. Jeszcze jeden punkt mam. Mamy jeszcze jeden. Co to było? Wejście barkiem. No właśnie, to wejście barkiem mnie interesuje. Weźmiemy. No i bardzo dobrze. No i to tyle. I w tym momencie, ludziska, nadszedł ten czas. Idziemy. Idziemy do głównej misji. Ja oczywiście mam kubeł czarnej kawy, aby przeżyć. Ale to już standardowe, prawda? Także wybaczcie, jeżeli będę sączył w trakcie nagrywania, no ale... Czarną kawę ja lubię pić ciepłą, a nie zimną. Postaram się mimo wszystko pić w trakcie filmików, albo coś w tym stylu. A, to tutaj.
ta kryjówka. Jak on się nazywał? Hilgon? Chyba tak. Czarny kapitan, rozpocznij misję. Gortaul padł, a czarni kapitanowie przyjęli twoje wyzwanie. Ojoj, to ci. To zabili naszą żonę. I chyba nas też, zresztą. Hold, brother. He wants the Grave Walker. The Black Hand has come. One of his minions. He was sent here to hunt us down. Let me gather my men. The servants of Sauron are foes beyond any of you. Get your people out of Mordor tonight, or you'll all be dead by dawn. There is a hidden tunnel to the Black Gate. Eren. It's time. Goodbye, my friend. So the local war chiefs did nothing to prevent this sacrilege? They all perished in battle, my lord. All except me. War Chief Ratbag. Fortunately, you are still alive. Now. Bring me the head of this Grave Walker. Claim the head yourself. The ranger from the Black Gate. Where was your bravery when we bled your wife and gutted your son? Kill him! Co? Ja mam z nią walczyć? Ojej, już. Ale mi przyfanzolił.
acted too hastily. There's much we could have learned. He slaughtered my entire family before my very eyes. What would you have done? Do you speak with the living? Or only with the dead? Who are you? My name is Lothario, from the Sea of Nernan. My mother said you would be here. And here you are. Well, Lothario from the Sea of Nernan, you should have stayed where you were. There's nothing here but death. Lady Marwyn, Queen of the Shore, wishes an audience with you. She has seen visions of your misfortune. A queen who sees visions? Visions of the return of the great Celebrimbor. She wishes to make him an offering. And what is this offering? That is all I know. I must gather provisions. The return to Nernan is long and treacherous. My camp is close by. It will be my honor to escort you. Okej. Ta walka nie była wcale taka trudna. Czarny kapitan. We have defeated the Hammer of Sauron, but the Black Hand and the Tower remain. And their master. Tak jest. No i co teraz nam pozostało? Do zrobienia. Mamy misję tutaj. No to chodźmy od razu. To będzie chyba jeden z ciekawszych odcinków, zważywszy na to, że nie robię misji pobocznych, tylko od razu lecę do głównych. Chyba dwóch w jednym odcinku nawet jeszcze nigdy nie robiliśmy. Taki ciekawy fakt. Ha. Samouczek, nowy region. O proszę, nowy region. Ale fajnie. Czyli wypływamy z Udunu, moi drodzy. Wyruszamy w podróż, zobaczmy. No tak, ta brama nam się odblokowała. Ale fajnie. Dobra, robimy. Opuszczamy Udun. Przygotuj się do podróży z Litarielą w głąb Mordoru za linię wroga. Wyruszamy. The smell of fresh meat always attracts the scavengers. And they tend to travel in packs. You should leave now. Queen will be pleased to see you. Lady Marwyn, Queen of the Shore. Mother. The fallen ranger from the Black Gate. Come closer. Your daughter claims you have something for me. Not for you, Talion. The hour grows late. Very soon, the Dark Lord and his army will march all over Mordor, but a great power.
power can be awakened to prevent it. Is that why I'm here? Breach into Morgoth's Scar. Take the elven craftwork from the ghouls. And find the dwarf. Stay strong, Mother. Come. What is your mother's affliction? No one knows. She worsened after her travels. Is there not medicine? There was, but our camp was overrun. I need to find the way to Morgoth's Scar. There's a good chance we can pick up the ghoul's trail at that ransacked caravan we passed earlier by the ravine. Ale fajnie. Nowe miejsce, ludziska. Patrzcie, jak to ładnie. Zielono. Dla odmiany. Już mi się podoba. Zobaczmy na mapę. Ho, ho. Dosyć spore. To znaczy, no, nie jest spore. Nie jest jakaś bardzo spora. Raczej myślę porównywalna chyba do tamtej, no ale już mi się bardziej podoba. Są dużo ładniejsze krajobrazy. Jeszcze zaraz zobaczymy, bo wyjdziemy zza tej skały. Tak, no wygląda to na pewno przyjemniej, niżeli tam, gdzie byliśmy przedtem. A, to jest wieża. No to chodźmy. No i kujemy po raz pierwszy na tej mapie. A citadel from the ancient world. Secrets seen only by my eyes. Tak, tak, nie przechwalaj się. Tam widzę jest artefakt i Tildin. Może chodźmy po ten artefakt, bo jesteśmy blisko. Chociaż... No właśnie, to jest inny od razu przy nas. Gdzie on jest? No... Talionie, nie blokuj się. How does the Queen know of your past? Ancient knowledge lays unseen by all but spirits. She can see into both worlds. Then perhaps she will lead us to what we seek. Nani hir gelar Mordor. A no tak, budujemy tę bramę dziwną. Zobaczymy, co to będzie na końcu. Czy coś nam to da w ogóle, jak cało odblokujemy? Przeliczyłem się odrobinę, bo ja myślałem, że to artefakt. No ale mniejsza. To jest w jakiejś jaskini chyba. W takim razie może weźmy ten najpierw, co? Jest bliżej, się wydaje. Tylko, że on jest gdzieś na dole. Nature thrives in Nern. I never thought I'd see such life in Mordor. This is how the Dark Lord shall feed his armies. Don't worry, you clogs. Greywalker don't want you. He's just after the war chiefs. No i mamy. Ceremonialny kielich. Ten kielich, relikt w powolnym ludzie Nurn, był używany podczas rozlicznych rytuałów, łącznie z ceremoniami konsekracji i zaślubin. Tradycyjnie wypełniało się go gorzkimi wodami morza Nurnen, którymi potem zraszało się osobę, przedmiot przeznaczony do błogosławieństwa lub ziemię, by podziękować za jej szczodrość. Tajemnicza przypadłość królowej Marweny sprawiła, że zaczęto go używać do coraz dziwniejszych i bardziej niepokojących rytuałów. Spirits of Valinor, hear my prayer.
grant great power new to the shores, Queen. Tak. These tribesmen are desperate. They will do anything to resist the Uruks. I fear Lithariel will never surrender. Her honor. Her eyes were able to see your true form. She wants the Maker of the Rings of Power to awaken. Tak, tak, tak. A, widzę. Czy ten detalion wejdzie? Wejdzie. Mamy kolejny Itildin, bardzo ładnie. I... A, tam jeszcze coś jest. No to chodźmy od razu. To jest blisko. Bliziutko mamy, więc czemu by nie podnieść? Patrzcie, jak tu fajnie, no. Tam jakaś dziwna wieża jest. Jakieś czerwone chorągiewki. Ciekawe, w końcu tam na pewno dojdziemy, no ale... Ups, nie chciałem schodzić. I tym razem mamy pierścień Froluma. Ten pierścień podarowała nieszczęsnemu bandycie Frolumowi jego ukochana żona na znak ich wiecznej miłości. Został on brutalnie zdarty z jego palca po schwytaniu przez sługi władcy ciemności Saurona. Sauron wykorzystał ten pierścień, by poprzez cierpienia zmusić Froluma do zdrady swych towarzyszy. Zapewne nie przeżył, co? No i teraz mamy się udać tam, tak więc chodźmy. Tam to przy okazji się zbierze. Czy teraz? Nie, teraz nie. Is there nothing these Uruk will not desecrate? For them, beauty exists only to be destroyed. Ta. Tam jest wieża. Tak, patrzę, czy kapitanów tutaj mamy jakichś? Zobaczmy. Mamy, niestety. Znaczy niestety, no to było raczej oczywiste, że będą. No tak, żadnych nie widzę tutaj wokół. A wybaczcie, że byłem cicho, no ale piłem kawę. Talionie, co ty robisz? Wejdź na górę, o właśnie. Ale mi się podoba to miejsce. Dużo bardziej niż poprzednia lokacja. Sami przyznajcie. I must thank the ghouls before I slaughter them. Ghouls are scavengers. They take all, but leave one thing behind. I must locate the ghouls' tracks. Gdzie są ślady ghouli? Tutaj. There's our trail. A ci są za skałą. I bardzo dobrze. Filthy men! Gotta slay! Its cries will bring him close.
Bye bye. No i co się stało? Tutaj znika ślad. Nie chciałbym, by tamci mnie zauważyli, no chyba mnie zauważyli. Przynajmniej jeden idzie tutaj. Zresztą, co ja się czaję tutaj? No właśnie. O, są jednak ślady guli. Czemu ja tego nie zauważyłem przedtem? Tam niestety leżą karagory, czy mi się zdaje. No tak. To mi się nie podoba. Okej. To moja szansa. Miałem szczęście, że te karagory tam się zainteresowały tymi ulkami na dole, bo inaczej byłoby kiepsko ze mną. Gin! Wystraszył się czy nie? Tak. No i bardzo dobrze. Co tam jest? Morze? Tak. Wow. A, to jakaś forteca tutaj jest. Gdzie te gule zawędrowały, ja się pytam. Tak daleko, no. This hollow bleeds with death, and this must be Morgoth's scar. A jakżeby inaczej, oczywiście musiał wejść do skini. Mam tylko nadzieję, że nie będzie tutaj królowej guli, bo one są przerąbane. Ale moi drodzy, ja tutaj wam chyba podziękuję za uwagę, także mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmach.